W lutym 2012 roku włączyliśmy się aktywnie w kampanię edukacyjną o odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji zasobów leśnych, wpisaną w europejską kampanię Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier. Wykorzystując metodę burzy mózgów, dokładnie opracowaliśmy zadania projektu, które zostały następnie przydzielone poszczególnym grupom. Najpierw zaczęliśmy od teoretycznego wgłębienia się w problematykę projektu. To lasy na ziemi i ich funkcje, przyczyny i skutki niszczenia lasów, podstawy prawne ochrony lasów na świecie i w Polsce, umowy międzynarodowe, działania Komisji Europejskiej, standardy i certyfikaty stosowane w przemyśle drewno-papierniczym, rola certyfikacji, stosowanie w życiu codziennym zasady 3R. Dopiero później ruszyliśmy w teren, spotykając się z ciekawymi ludźmi. W Tartakach w Orzeszkowie dowiedzieliśmy się o sposobie pozyskiwania drewna, o pochodzeniu drewna do przerobu. Poznaliśmy proces obróbki drewna, wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych i sposoby etykietowania produktów. W Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Dąbrowie spotkaliśmy się z leśnikiem panem Maciejem Bernatem, który omówił odpowiedzialną gospodarkę leśną w Polsce. Do sklepów Hata Polska i Biedronka udaliśmy się w poszukiwaniu uczciwych firm i zakładów przemysłowych. Sprawdzaliśmy odpowiednie oznaczenia na produktach spożywczych i przemysłowych. Nawiązaliśmy również kontakt z władzami lokalnymi i gazetą lokalną po jeziorze Międzychocko-Sierakowskie w celu rozpowszechnienia idei tej kampanii. Inne nasze przedsięwzięcia to warsztaty edukacyjne prowadzone w młodszych klasach. Rozpoczęliśmy akcję bookcrossingu w szkole. Odbyła się zbiórka makulatury. Akcja drzewko za makulaturę. Systematycznie prowadzimy segregację papierów w klasach. Po spotkaniu w warsztatach terapii zajęciowej w Kwilczu wykonano dla schroniska dla zwierząt w Przyborówku budy. Ciekawe były też zajęcia z ekodesignu. Efektem pracy są mebelki, półki i zabawki. Prowadzony był również audyt zużycia papieru w naszych domach. Poznaliśmy technologię produkcji tkanin z masy drzewnej, wiskozy, a po zajęciach o tkaninach w klasach czwartych i piątych dzieci uszyły zabawki i biżuterię z tkanin naturalnych. Planujemy jeszcze przeprowadzić akcję środowiskową na terenie naszej szkoły pod tytułem Zielona Szafa. Kiermasz odzieży używanej, gdzie będziemy promować przede wszystkim tkaniny z włókien naturalnych, a swoją wiedzą i umiejętnościami podzieliliśmy się z uczniami zespołu szkół 10 maja w czasie wielkiej akcji podsumowującej projekt.